W słynnym mieście Patynowie, tacy sprytni są kowale, że umieją podkuć kozy, by chodziły w pełnej fale. Wszedł do kozy albo kozioł, jakaś bardzo mądra głowa. Aby podkuć się na próbę, musi pójść do Patynowa. Kto ten dzielny? Kto się zgłasza? Ja! Zakrzyknął w głos koziołek. Miał maleńką, krótką bródkę, a wołano na nim atomę. Właśnie w nową ruszył podróż, by ją skończyć w Patynowie. A co widział i co przeżył, klasa szósta wam opowie. Poziołek Matołek, wchodząc do pewnego miasteczka, zobaczył biwaczujący tłum. Okazało się, że trafił na jakiś festiwal. Właśnie, rozpoczynał się konkurs. Pomyślał, że może ktoś na festiwalu pomoże mu znaleźć drogę. Podszedł do zgromadzonych wokół prosiaka ludzi, żeby poprosić o pomoc. Wtedy usłyszał słowa: rozpoczynamy rywalizację! Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zabawie. Matołek nie wiedział, o co chodzi, ale pomyślał, że spróbuje popytać o drogę uczestników konkursu. Podszedł do trzech chłopców, braci Rodrika, Grega i Manego Heflerów. Usłyszał, że jak się sprzeczają o coś, i pomyślał, że może oni będą mogli wskazać mu drogę do Patynowa. Nagle zgromadzeni wokół pana Slingera ludzie zaczęli wykrzykiwać na głos liczby. 200, 4, 18, 20. Matołek zwrócił się do braci. Czy wiecie, jak daleko stąd do Patynowa? Gdzie? Zapytał Greg Hefli. 100! Zapiszczał Manny ni z gruszki, ni z pietruszki. 100? Chyba 1000. Wyśmiał młodszego brata Greg. I co ja teraz zrobię? Jak wrócę do Polski? Matołek zmartwił się w przeciwieństwie do pana w cylindrze. Pan zaczął głośno bić brawo. Brawo! 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 Najwyraźniej chłopcy niechcąco wzięli udział w konkursie, którym należało odgadnąć właściwą wagę świni. Jak się okazało, Manny, rozmawiając z Matołkiem, podał właściwą odpowiedź. Nagrodą dla zwycięzcy okazał się prawdziwy prosiaczek. Mama Grega i Manego nie chciała prosiaka, ale ludzie w tłumie wyglądali na urażonych i nie chcieli słyszeć o odmowie. W końcu mama przestała protestować i cała rodzina razem z prosiakiem, a za nimi koziołek, ruszyła do wyjścia. Przepraszam, czy wiecie, jak mogę dostać się do Patynowa? Greg uśmiechnął się chytrze. Powiem, jeżeli o to zadać prosiaka. Nie będę. Greg szybko oddał prosiaka Matołkowi i z zadowoloną miną pobiegł za braćmi. Kiedy był na tyle daleko, że koziołek nie mógł już dogonić, krzyknął. Nie wiem, gdzie jest Patynów, ale teraz przynajmniej nie umrzę z głodu. Kozioł spojrzał na prosiaka. Przecież ja jem kapustę. Szedł Matołek zamyślony, lecz nie dorą swoją dumą. Nagle... Nagle ujrzał smutną postać, jakoś dziwnie mu znajomą. To był rodak jego drogi, co szybciutkiem był w Krakowie. Na festiwal przybył tutaj, by owieczkę kupić sobie. Lecz nie znalazł żadnej owcy. Zasmucony szewczyk płakał, bo w pradawnym mieście Krakas mieszkał straszny smok, pokraka, który co dzień z rana zjadał młode panny i barana. Okazało się, że pradawka nie kupił na festiwalu owieczki, bo żadnej nie było na sprzedaż. Koziołek postanowił pomóc chłopcu. Dalszą drogę wyruszyli razem. Przeszli przez nieznane lasy, wielkie góry i ogrody, aż ujrzeli gdzieś w oddali wielki zamek zwany Grodem.
otoczony pasem wody, pięknie wznosił się na górze. Ale coś dziwnie strasznego zobaczyli, gdy mu chmurzy. Nagle patrzą, smok straszliwy drzemie sobie w swej pieczarze, aż pobladł bohaterom im odważne, dzielne twarze. Matołek szybko oddał świńca tarczce, ten schował się za krzakiem i przywiązał świnkę do sznura, a torbę z kiełbasą zaczął wypychać siarką. Koziołek miał odwrócić uwagę smoka. Ten, gdy ujrzał zwierzaka, wielkim ogniem zionął z pyska i z wściekłości jak niech sapnął. Jesteś w samym środku groty, skąd się wziąłeś tutaj, capie? Nie mam na kozą ochoty, ale z nudów i tak cię złapię. Smoczysko ujrzało różowego, apetycznego prosiaczka. Rzuciło się w jego kierunku, zionąc ogniem, ale szewczyk tarczca szybko pociągnął za sznurek i zamiast prosiaczka smok popchnął torbę wypełnioną kiełbasą i siarkę. Potwór poczuł pieczenie w żołądku i rzucił się w kierunku rzeki Wisły, by ugasić pragnienie. Pił, 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 aż zamienił się w wielkiego wieloryba. Przybrał imię Moby Dicka i popłynął Wisłą przez Bałtyk do oceanu. Uradowany szewczyk wyściskał koziołka i ruszył do Krakowa, by podzielić się dobrą nowiną z mieszkańcami miasta. Kiedy koziołek spojrzał na mury ogromnego grotu, zobaczył piękną księżniczkę, która stała na górze i pochylała się w kierunku wody. Obok muru, rozpaczając i płacząc, klęczał rycerz z flagą Niemiec. Bardzo wyjdź za mnie i śliwe zgryźmy. Jęczał zakochany mężczyzna, znosząc ku dziewczynie ręce w rozpaczy. Wolę popełnić samobójstwo. Rzekła bez najmniejszej oznaki strachu kobieta, po czym rzuciła się z pienionej wody Wisły. Koziołek skoczył do wody, by ratować piękną kobietę. Księżniczka. Księżniczka padła wprost jego ramiona, unikając niechybnej śmierci w odmętach rzeki. Jeśli nie chcesz Niemca, wyjdź za mnie. Ja uratuję cię od hańby. Wanda pisnęła. Kozioł, o nie, to już wolę poślubić niemieckiego księcia. I skoczyła na głowę koziołka, z nim na brzeg, a potem przytuliła Niemca i żyli długo i szczęśliwie. Dam, dam, da, ram, dam, dam, da, ram. Kozioł, chociaż miał futerko, nagle poczuł, że mu zimno i niewygodnie. Chciał się podnieść, lecz nie umiał, bo przymarzły jego spodnie. Wnet zobaczył wielkie sanie, a w nich przepiękną kobietę. Gdy huknęła w jego stronę, zrobiło się biało na świecie. Kozioł machał do niej szybko, potem błagał ją o pomoc. W mig uwolnił z lodu spodnie i prześliczny mały ogon. Pani miejsce mu zrobiła, białym kocem otuliła. Obiecała góry skarbów oraz tron na swoim zamku. Bo królowa śniegu była, która Kaja pochwyciła, ale mała Gerda, dzielna, która Kaja jak brata kochała, w wielką podróż wyruszyła i chłopca z rąk złej królowej wyrwała. O tym kozioł wiedzieć nie mógł, nie kusiła go zła władza. Zamiast skarbów i zaszczytów wolałby kapusty mieć bez liku. Wciąż się pytał o pacanów, ale pani go zbywała. Wnet ujrzeli znowu zamek, co śnił w słońcu jak największy diament. Kozioł ujrzał z lodu ludzi i domyślił się od razu, że tych biedaków zła królowa zamroziła po przybyciu na zamek od razu. Na śmierć kozie! Wrzasnął kozioł, widząc zaspę koło drogi, potem sam śmiało wyskoczył, a następnie szybko w nogi. Z zaspy śniegu wpadł ogon, potem z góry się potoczył i tak kulał się przez tydzień, aż zielony nas zobaczył. Stumilowy las przepiękny, co zachwycał swą urodą. Miodu, pszczółek zawsze pełny. To odetnę, westnął kozioł. Kiedy drzema pod leszczyną, usłyszał wołanie. Ratunku, ratunku! Co to? Rozejrzał się wokół.
wyzwanie. Ojej, ratunku, ja chyba wrócę, to licha. Przecież muszę się stąd dostać. Krzyknął mały gruby mistrz w czerwonym sweterku. Motołek ujrzał kubusia puchatka, który do połowy tkwił w Crazy Norty. Ponieważ tak się objadł podczas wizyty u przyjaciela, że z domu się brzuszek i zaklinował się w przejściu. Miał poruszyć się w żadną stronę. Co to? Czy cię zdeło? Zapytał króliczek. Nie, skąd? On po prostu wypoczywa, już myśla wymruczę do samego siebie. Daj mi łapkę! Aj, boli! Ratuj mnie, króliczku, z drogi nie boli! Nic z tego! Przytyłeś! Nie da rady cię ruszyć! Takie są skutki łakomstwa! A ja ci mówię, że to są skutki tego, że nie ma się drzwi frontowych dostatecznie szerokich! Nieprawda! To skutki nadmiernego jedzenia! Koziołek Matołek, który przyglądał się wszystkiemu z ukrycia, postanowił pomóc kubusiowi. Skoczył drugim wejściem do nogi królika. Na tylnej części misia narysował kółko. Rozpędził się i z całej siły uderzył w zaznaczony punkt rogami. Puchatek grzasnął. Aj! I jak w procy wyskoczył z króliczej nogi. Po czym z rozpędu wpadł na drzewo i zrzucił sobie na głowę gniazdo pszczół. Oj, aj, oj, nie rządźcie mnie, ale dobry miodek. Oj, aj! Straszony koziołek nie czekał na to, co będzie dalej. Wskoczył na drogę i wpadł pod przyjeżdżający drogą samochód. O, nie zauważyłam cię! Ubrany w niebieską czapeczkę i spodenki oraz czerwoną bluzeczkę pajacyk, wyskoczył z auta i podbiegł do zwierzaka. Nic ci się nie stało? Nic, żyję. Jestem nogi, co mogę dla ciebie zrobić? Zabierz mnie do Pacanowa. Pacanowa? Nie wiem, gdzie to jest, jednak jadę do przyjaciół. Oni na pewno będą wiedzieli, jak ci pomóc. Dobra, wsiadamy, powiedział Nogi. Oj, oj, przepraszam, że zapomniałam jechać na wsteczny. Dojechali do domu, którym spotkali czwórkę dzieci. Dwie dziewczynki i dwóch braci, bawiących się koło starej szafy. Co to jest, Lucjo? Nie wiem, Edmundzie? Ten pajacek to przecież nasz drogi Nogi, ale kim jest jego towarzysz? Może to kolega naszego znajomego Paula, pana Tullusa? Faktycznie, jakby podobny. A nawet taką samą wrótkę. Zapytajmy, czego tu szukają. To jest mój kolega, koziołek Matołek. Szuka drogi do Pacanowa. Pomożecie mu? Nie wiemy, gdzie jest Pacanów, ale mamy zaczarowaną szafę, która przeniesie nas do fantastycznego świata. Jeżeli koziołek będzie bardzo tego chciał, przeniesie go nawet do Pacanowa. Hurra, nareszcie! Chodźmy do tej szafy. Dziękuję wam, do widzenia. Koziołku, zanim wejdziesz do szafy, musisz wypowiedzieć na głos życzenie. Koziołek otworzył drzwi szafy, wskoczył i zniknął. Ciekawe, gdzie przeniesie go szafa. No tak, nie zdążył wypowiedzieć życzenia, że chce przenieść się do Pacanowa. Po drugiej stronie szafy Matołek wyskoczył na ziemię, spotknął się, wstał, rozejrzał się dookoła i zapytał. Czy ktoś mi tu z obecnych na pytanie to odpowie? Czy znalazłeś się nareszcie u pragnionym Pacanowie? Nie, niestety, mój koziołku, choć trafiłeś do pięknej okolicy. Kto odpowie, gdzie trafił koziołek? Do naszej wioski i lasu szybki. Więc Matołek wziął kozołek i w kolejną rusza podróż, by ją skończyć w Pacanowie. A co widział i co przeżył, w książkach swoich nam opowie. Thank you.
uwagę.